Racja, tu Adasz Blumenstein, polski Żyd vlog. Nie było mnie przez lato, ale wracam na jesień, jak obostrzenia, jak pandemia, wracam. Duże były tematy, które się działy, a ja o nich nie mówię, bo mnie nie było. I wszyscy już teraz o nich wiecie, więc nie ma sensu mówić o nie dużo. Powiem tylko skróty. Po pierwsze, Margot, ty jesteś przestępca. Nie będę tobie kolektywu reklamował. Nie ma sensu w ogóle, jak masz jaja, to chodź na solo, tak się kiedyś mówiło, ale wy nie macie jaj, wy nie chodzicie na solo, wy się rzucacie kolektyw cały na jeden dziewać pro life, nie macie honor, więc koniec temat dla mnie z tobą. I pan Rafał Czeskowski, no i jak pana widzę, co pan wyczynia w tej Warszawie, no to mi przychodzi na myśl tylko taki wierszyk. Smierdzi nasza Wisła, smierdzi, ale płynie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie. Szkoda, że pan to stosuje. Lecimy dalej. No i najważniejsza sprawa to jest piątka pana Kaczyńskiego dla zwierząt. Co jest nie tak z taka piątka dla zwierząt? Po pierwsze, judaizm, chrześcijaństwo, dokładnie i bez żadnej tam niedociągnięcia ustala hierarchię natury. I to jest Bóg, człowiek, zwierzę. Kto zmienia ten ład, że zamienia człowieka ze zwierzęciem kolejnością, ten burzy naturalny ład Boga. Czyli dokłada cegiełka do wieży Babel. Najprościej mówiąc, tak nie można po prostu robić. W tym momencie życie zwierzęcia w polskim stajemy stało się i w polskim prawie stało się ważniejsze niż życie nienarodzonego dziecka. To już jaskinowcy wiedzieli, że życie ludzi jest ważniejsze niż życie zwierząt. Ale oni mieli instynkt przetrwania. Teraz już po prostu tego nie ma. Odwracacie naturalny ład, bo to jest tak zwana cywilizacja śmierci. Organizacje pomocy zwierzętom mają teraz więcej uprawnień niż policja. Mogą ci teraz wejść na twoją działkę, zabrać bezprawne zwierzęta i bez żadnej zezwolenia, bez żadna zgoda, o której godzinie chcą i jeszcze tobie za to wystawią rachunek. Co to w ogóle ma być? Co susie odpierdziela? No i też sprawa jest taka, co właściwie wam lewiacji przeszkadza w fermach. Przecież fermy to jest idealny raj lewaka. Te norki mają tam bezpłatne jedzenie, bezpłatne mieszkanie w ramach własnej Mieszkanie Plus. Mają nawet opiekę medyczną i uwaga, jest tam bardzo rozwinięta eutanazja. Coś, co bardzo lewacy lubicie. Czemu wam w takim razie przeszkadzają te firmy? Powinniście ich bronić. Powinniście w nich zamieszkać. Dlatego właśnie piątka Kaczyńskiego to jest brak ochrony własności prywatnej. Tak? Brak ochrony nienarodzonego życia ludzkiego. To jest tej piątce, to się w to dotyka. Odwrócenie hierarchii człowieka i zwierzęcia. Ubicie doskonałego biznesu Polaków, dochodowego bardzo. Jesteśmy przodownicy w Europie. A po piąte, to czemu w ogóle zabieracie mi ubój rytualny? Co to ma być? To jest... Co ja mam teraz jeść? Nie ma ubój rytualny? To gdzie ja mam teraz jeść, co? I to, że ograniczyliście ubój rytualny, to świadczy tylko o tym, co mówię od 2 lat, że PiS to są syjonyści, to nie są prawdziwi Żydzi. Jakby PiS byli prawdziwi Żydzi, to by nie ograniczyli ubój rytualny, bo by nie mieli co jeść. A że oni są syjonyści, to nie muszą jeść koserne, bo tylko udają Żydów. Dlatego to jest idealny sygnał na to, co ja mówię od tyle lat, że syjonyści to nie są prawdziwi Żydzi i proszę mnie z nimi, bracia, nie łączyć. Czyli tak o, to była piątka Kaczyńskiego, ja mam dla Kaczyńskiego mam jedynkę. I tyle w tym temat tak naprawdę. Chora ustawa, nie ma się co więcej zagłębiać. Przyszła, cóż, mam nadzieję, że ci, którzy stracili pracę, za 2 dni będą już na ulicy. W sensie nie, że wylecą na ulicę, tylko że wyjdą na ulicę i razem rozwalimy system. Trzeba zwalczyć ten system, on musi zbankrutować, on musi spłonąć. Nie ma inna opcja. Adel Blumenstein, polski Żyd vlog, nawołuje was do rewolucja, do kontrrewolucja w Polsce. Bo to, co się dzieje, to jest kwestia kilkanaście lat
i nie będziesz już mógł Polaku powiedzieć o sobie z dumą, że jesteś Polak. Teraz jeszcze może, ale za rok, dwa już nie będziesz mógł powiedzieć. Trzeba będzie wtedy się ukrywać z taką informacją. Shalom, bracia. Z Bogiem.